Cześć, tutaj Ola i witam się z Wami bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z TBR-em, czyli z moimi planami czytelniczymi na najbliższy czas. I przyznam Wam szczerze, że trochę nie wiedziałam, co dla Was teraz nagrać i mocno się gdzieś nad tym zastanawiałam, mocno nad tym główkowałam. I też przyznaję się bez bicia, że wydaje mi się, że TBR to jest taki dosyć prosty pomysł na odcinek. Ale właśnie w tym swoim procesie myślowym, kiedy się nad tym zastanawiałam, co mogłam tutaj stworzyć, to przyszły mi na myśl dwa dosyć fajne pomysły, dosyć fajne propozycje na film, także wyczekujcie, już niedługo myślę, że uda mi się je zrealizować, bo jednak wymagają one większej gdzieś tam, większego czasu na zastanowienie się po prostu nad doborem co do nich książek, ale wydaje mi się, że TBR też jest bardzo fajny, ja lubię TBR-y naprawdę u innych osób oglądać, a tym bardziej, że TBR, który dla Was dzisiaj nagrywam, nosi nazwę TBR na najdłuższe wakacje życia, czyli oczywiście wakacje maturalne, jakie już trwają. No właśnie, one już się zaczęły u mnie, więc to jest najwyższy czas, aby podzielić się z Wami tymi moimi gdzieś chociaż jakąś częścią tych planów czytelniczych, ale też, co tutaj zaznaczę już na wstępie, będzie to taka poniekąd trochę zapowiedź filmów, jakich możecie spodziewać się w najbliższym czasie, dlatego że mam dosyć dużo pomysłów właśnie jakoś trochę też planowanych filmów na najbliższy miesiąc, coś takiego, więc dowiecie się dzięki właśnie temu odcinkowi, czego możecie się na kanale spodziewać. Także ja już nie przedłużam i przechodzę do konkretnych pozycji. Oczywiście jeszcze powiem na wstępie, że jest tu TBR, nie wiem dokładnie o czym te książki są, czytałam tylko ich opis, niektórych opis czytałam już dawno, więc to jest tylko gdzieś takie trochę wymienienie ich tytułów oraz dodanie kilku słów o nich, no bo oczywiście lektura jest jeszcze przede mną. I też w ogóle praktycznie wszystkich tych książek jeszcze nie mam fizycznie, więc to jest taki mocna sfera planów, ale dosyć mocno takich już sztywnych bym powiedziała. Okej, także tytuł numer jeden to Zaproszona Emmy Klein. To jest nowość, która wyjdzie u wydawnictwa Pauza i możecie się spodziewać właśnie filmu na kanale, gdzie będę tą książkę dla Was recenzować. Bardzo się z tego powodu cieszę, dlatego że jeśli oglądacie mnie regularnie, to wiecie, że ja bardzo cenię sobie twórczość Pauzy i to są książki, które często mocno przypadają mi do gustu. Jakoś tak lubię to, w jaki sposób pani Anita, czyli właścicielka tego wydawnictwa, dobiera właśnie pozycje, które u nich wychodzą. I wiem też, że to jest taka książka mocno hipnotyczna, gdzie się gdzieś też ona w ogóle właśnie w wakacje, główna bohaterka spędza dużo czasu na basenie, coś takiego, to mi dawało taki vibe i też wiem, że ta książka jest gdzieś troszeczkę promowana w stylu, wiecie, tym Sally Rooney, a ja ostatnio jakoś tak dużo mówię właśnie o tego typu książkach i jak wiecie, ja jestem ich wielką koneserką, także nie mogę się doczekać tej też lektury, no i sprawdzę, jak ten Sally Rooneyowski vibe w tej też pozycji u Emmy Klein wypada. Także już niebawem taki film na kanale zobaczycie. Natomiast kolejna pozycja, również właśnie jest to książka, którą otrzymałam w ramach współpracy barterowej. No i w sumie tutaj już kończymy tak naprawdę te dwie książki właśnie gdzieś w najbliższym czasie. Będę je dla Was recenzować. I jest to druga książka autorki Króliczka, czyli Mony Ewod. Króliczek leży tutaj, ja już go czytałam, jak pamiętacie, bądź też nie, no to mówię, że Króliczka mam już za sobą. I to była ciekawa pozycja, którą ja bym chciała zdecydowanie przeczytać po raz drugi, ale zanim to okazuje się, że będzie mi dane przeczytać właśnie drugą pozycję spod pióra tej autorki, chyba tak się mówi, czyli Wszystko dobrze i ponownie ta książka zapowiada się być taka mocno oniryczna, dziwaczna, a ja lubię tego typu pozycje bardzo mocno. Tutaj mamy jakąś kobietę, która jest wykładowczynią na bodajże też jakimś koledżu, więc trochę znowu mamy vibe tej akademii, tak jak było w przypadku Króliczka, także jestem tej książki naprawdę bardzo, szczerze Wam to mówię, że jestem jej naprawdę bardzo mocno ciekawa i strasznie się cieszę właśnie, że będzie mi dane ją dla Was tutaj zrecenzować, ale oczywiście o tych dwóch książkach będę mówić szczerze, jak to zawsze, nieważne od kogo je dostaję, zawsze możecie u mnie liczyć na transparentność, mówię to jeszcze tutaj gdzieś tam na wstępie. Okej, więc tutaj mamy te dwie książki właśnie do recenzji, natomiast przejdę teraz do kolejnej pozycji, którą mam w wersji fizycznej, jedną tak naprawdę tylko z dwóch jak na razie, bo tamte książki nawet jeszcze do mnie nie dotarły.
Jest to książka The Good of Small Things i tutaj po prostu chcę wyczytać książkę, jaką kupiłam sobie niedawno, bo ten swój nawyk praktykuję nadal, żeby te książki, mówię, w ostatnim czasie kupowane jak najszybciej wyczytywać po prostu. Jest to też książka po angielsku, a ja chcę szlifować ten swój język, to jest w ogóle pozycja, która jest już uznawana, wydaje mi się, za klasyk, w ogóle w takiej serii też w ogóle wydawniczej wydawnictwa Collins. Ja wcześniej nie miałam z nim do czynienia, ale jest to Collins Modern Classics, więc no, klasyk, tak? Też tą książkę widziałam, że Paja, współprowadząca podcast, już tłumaczę, tą książkę czytała 13 lat temu i 13 lat temu dodała ją na Goodreads, więc no, ma już ona swoje lata. I tutaj mamy mieć jakieś rodzeństwo bliźniaków w ogóle, 7-letnich, Esze i Rachela, którzy dorastają w jakimś kraju chyba, w jakimś kraju afrykańskim. No i do nich pewnego dnia przyjeżdża ich kuzynka, która ma wrócić ich świat do góry nogami. Więc jestem w sumie ciekawa, ten opis mnie wtedy zaintrygował, no i mówię, chcę wyczytywać książki, które kupuję, no i też tym bardziej, że jest ona po angielsku, a też przyznam szczerze, że zrobiłam jej w ogóle w dniu jej zakupu piękne zdjęcie, prześliczne. Byłyśmy z moją mamą wtedy w pięknej restauracji, w pięknym wnętrzu i to zdjęcie zrobiłeś po prostu samo, więc chciałabym je przeczytać, aby też Wam dodać post na Instagram, nie ukrywam, ale no ogólnie jakoś tak wszystko składa się na to, że mocno o niej myślę, żeby właśnie się za nią zabrać w najbliższym czasie. I teraz trzy, w zasadzie cztery w sumie, audiobooki, które mam na swoim oku już od pewnego czasu. Jest to Korowód Jakuba Małeckiego. Podejrzewam, że mogliście słyszeć o tej książce, bo jest o niej w ostatnim czasie mocno głośne, ponieważ ona właśnie miała swoją premierę i podobno jest ona ultra ciekawie zbudowana. Mam tutaj swego rodzaju taką trochę, chyba to jest książka, powieść szkatułkowa, a ja no jakby w ostatnim czasie też lubuję się w swego rodzaju takich niecodziennych tworach literatury. Mocno staram się gdzieś tam poszerzać swój dobór lektur i ogólnie tak, nie wiem, rozwijać trochę przez to w tym temacie ogólnie literackim. No i też Jakub Małecki, uwielbiam jego wrażliwość, empatię i w ogóle sposób, w jaki on pisze, bo czytałam już jego trzy książki. Co prawda jedna nie do końca przypada mi do gustu, mówię o Sąsiednich kolorach, natomiast dwie pozostałe mocno sobie cenię. No i ogólnie jakby chciałabym się zapoznać. Wszystko też gdzieś jakoś wskazuje na to, że powinnam po nią sięgnąć. A jest też dostępny audiobook, podobno też to jest taka wersja, jak to się mówi, takie słuchowisko zrobione, więc bardzo, bardzo fajnie. I następnie O zmierzchu, Teres Baumann. Ja czytałam, w zasadzie słuchałam wszystkich książek do tej pory Teres Baumann, słuchałam, no więc czwartą też w takiej formie zapewne no chciałam właśnie przyswoić. I została mi książka O zmierzchu. Jej jeszcze nie przesłuchałam, dlatego że jej nie ma na Legimi, a ja tam słucham w sumie głównie audiobooków, ale jest ona dostępna na BookBeatie, z tego co ostatnio widziałam. I chciałabym też po prostu zamknąć, że tak powiem, taki, no, jakby wiecie, mieć już wszystkie książki tej autorki przesłuchane tak naprawdę w moim wypadku. Także z tego względu chciałabym po nią sięgnąć, no i lubię też bardzo gdzieś tam klimat, styl, to też jest pauza właśnie, więc no gdzieś tam się na nią zamierzam. I następnie Ciała, Ani Erno. I tutaj bardzo podobnie jak w przypadku Teres Baumann, ja dwóch książek, dwie poprzednie książki tej autorki słuchałam w audiobooku w przeciągu ostatnich kilku miesięcy i naprawdę jej twórczość, no twórczość tej noblistki, bardzo ją uznaję i uważam, że to jest jak najbardziej zasłużona nagroda Nobla, w sensie no ja nie jestem żadnym krytykiem literackim, ale gdzieś dostrzegam wartość tych książek i bardzo z nimi gdzieś tam rezonuję. Niezwykle gdzieś, no doceniam po prostu sposób, w jaki Ani Erno pisze i to są takie z jednej strony bardzo proste historie, ale no bo to, w sensie to są książki autobiograficzne i ona mówi o takich zwykłych, codziennych, przyziemnych rzeczach, a jednak opowiada to w taki sposób, że ja bym tego mogła słuchać i słuchać i słuchać i słuchać i słuchać, więc jakby no naprawdę. A Ciała to też, wiem, że ta książka jest o bardzo trudnej tematyce, ponieważ mamy tutaj poruszone gdzieś tam tematy właśnie chyba związane z tego, co mi się gdzieś tam obiło o uszy, z w ogóle z postrzeganiem właśnie ciała, ale i też z wykorzystaniem, ogólnie z seksualnością mocno, więc no nie są to najłatwiejsze gdzieś tam kwestie, ale no ufam tej autorce i nie mogę się doczekać mimo wszystko sięgnięcia właśnie po ten audiobook właśnie.
I kolejna książka, również tutaj ponownie w sumie ostatnia gdzieś tam, znaczy nie ostatnia, ale po prostu wyszła kolejna część z cyklu o Florze Steele, Meryl Ellingham, czyli Morderstwo o poranku. Ja słuchałam dwóch książek z tego cyklu i to jest taka, to są takie książki, ale, znaczy one są kryminalne, ale to jest taka, bym je określiła nazwą takiego gatunku przytulny kryminał, bo one dzieją się w latach 60. w Wielkiej Brytanii. To są takie małe miasteczka, taki bardzo przytulny klimat. Mamy takich ciekawych bohaterów, takich, z którymi można sympatyzować jak najbardziej, chociażby właśnie z tą tytułową Florą Steele, oraz mamy tam pewnego mężczyznę, który teraz już nie pamiętam jak się nazywa, ale ta relacja między nimi jest niby taka trochę romantyczna, ale jakby ona może nie to, że nie wybija się na pierwszy plan, ale jest taka dla mnie bardzo ciekawa, taka po prostu przyjemna, a ja nie lubię, jak wiecie, romansów, więc to coś musi znaczyć, prawda? Jednak jakby nie było. Ona daje vibe z tego, co jakby ja słyszałam, bo ja w sumie czytałam tylko jedną książkę, też w zasadzie słuchałam Agaty Christie, ale ludzie porównują właśnie gdzieś tam tą serię do kryminałów spod pióra Agaty Christie, także chciałabym też jakby po prostu kontynuować ten cykl i też wydaje mi się, że niedługo po niego sięgnę, bo mam ochotę właśnie na coś takiego lekkiego, ale i przyjemnego, także nie mogę się również gdzieś tam doczekać, co tutaj autorka zaprezentowała w kolejnej części z tego cyklu, no i żeby też wrócić do tych bohaterów. Nie mogę się tego doczekać. I następnie książka, którą usłyszałam bardzo niedawno, jakoś tak, ona została wydana już jakiś czas temu, ale nie słyszałam o niej wcześniej. A oczywiście gdzie indziej mogłam się dowiedzieć, jak nie w podcaście u dziewczyn już tłumaczę, którego ostatnio słucham po prostu na potęgę. Jest to książka Kobieta, która kochała owady i jakby po prostu to jest taka, nawet nie do końca umiem wytłumaczyć, dlaczego chcę po tą książkę sięgnąć, ale te dziewczyny opowiedziały o niej gdzieś w taki sposób, że bardzo mnie zachęciły. Ta książka ma być trochę w klimacie... Gdzie śpiewają raki, że też tutaj przyroda ma odgrywać bardzo ważną rolę. Mamy tutaj właśnie kobietę, która w ogóle żyje od 300 lat i to jest taki element trochę magiczny w tej książce. I tutaj właśnie natura, przyroda odgrywają niezwykle ważną rolę, no bo też ta kobieta poświęca się właśnie gdzieś tam obserwowaniu właśnie tych tytułowych owadów. I podobno ta książka jest taka bardzo, nie to, że o niczym, ale jest taka bardzo powolna, ale kojarzy mi się też ona z tym, że może będzie ona trochę dawała mi vibe Hamneta, że właśnie ta przyroda tam będzie tak pięknie, w taki piękny sposób, z taką pieczołowitością właśnie opisana, więc zobaczymy. No po prostu zostałam mocno zachęcona, przyznam szczerze, przez dziewczyny i intensywnie o tej książce myślę, nawet miałam ją wczoraj podczas biblioteki, ale jakoś nie wyszło, ale wydaje mi się, że właśnie w niedługim czasie to też zrobię. I kolejna książka, w zasadzie autorka, z jaką twórczością bardzo bym się chciała zapoznać i o której ponownie myślę intensywnie już od naprawdę długiego czasu. Jest to Ali Smith. I tutaj teraz tylko pytanie, czy mam jakby, kiedy po tą książkę, w sensie, kiedy przypadnie czas, że się zdecyduję, czy będzie to jeszcze wiosna, czy będzie to już lato. Bo jeśli nie wiecie, to Ali Smith napisała taką tetralogię w sumie, tylko że teraz wyszła piąta pora roku, więc jakby nie wiem, jak mogę to nazwać, nie wiem, jak się nazywa cykl złożony z 5 tomów. Niemniej jednak mamy tutaj książki, które każda część nosi nazwę kolejnej pory roku, więc trochę jak cykl chłopi, ale no więc jakby chciałabym ten cykl, wydaje mi się, czytać tak właśnie porami roku, no i tutaj właśnie w zasadzie w zależności od tego, kiedy zacznę. Ja nie mam pojęcia, o czym są te książki, ale wiem, że to jest literatura piękna, bardzo mocno ceniona i liczę, że się w nich odnajdę i że się zakocham, jakoś tak mam takie przeczucie, że może tak być, ale drudzy za to mówią, że łatwo można się od nich odbić, więc zobaczymy, po której stronie barykady ja się usytuuję. Mam nadzieję, że oczywiście po tej dobrej, ale w sensie po tej, która ceni, jakby lubi książki tej autorki. No ale mówię, tutaj w zależności od tego, czy będzie to jeszcze wiosna, czy już lato. I teraz przejdźmy do książek, które chciałabym przeczytać dla Was w pewnym filmie. I taki film na pewno, w sensie na pewno, no... planuję, żeby się pojawił, dlatego że mówiłam Wam właśnie w tym filmie, gdzie zapowiadałam powrót, w sensie witałam się z Wami po przerwie maturalnej i mówiłam o filmach, które chcę nagrać w najbliższym czasie i mówiłam tam
o takim formacie filmu, że czytam trzy książki z jakiegoś wydawnictwa i tutaj chciałabym sięgnąć po wydawnictwo Filtry i jakby takim buforem do tego, przyznam szczerze, jest też książka Akty Desperacji od Megan Nolan, którą zakupiłam na warszawskich targach książki. Bardzo bym się z tą książką chciała zapoznać, ale że tak powiem, natrafiłam też na kolejne książki z tego wydawnictwa, które bardzo mocno chciałabym przeczytać w niedługim czasie. Jest to chociażby Anomalia od Hervé Le Tellier. To jest francuski pisarz, a ja nie umiem francuskiego jeszcze, więc nie wiem, jak to wymówić, ale też jeśli chodzi o Akty Desperacji, to jest taka książka mocno właśnie w stylu tym Sally Rooneyowskim, że tak to określę, czyli takie coming of age, problemy gdzieś tam właśnie w tym okresie dojrzewania, stawanie się osobą dorosłą, wchodzenie właśnie w ten świat dorosłych i takie trochę miotanie się w tym wszystkim, pewnie też jakaś toksyczna relacja. Tak, toksyczna relacja między kobietą i mężczyznom, to także studium autodestrukcji, uzależnienia od drugiej osoby, alkoholu i kontaktów międzypłciowych. Więc jakby ja lubię takie książki bardzo mocno. No i kolejna książka, tak jak powiedziałam, Anomalia. Ja w ogóle nie planowałam jej czytać, bo słyszałam o niej bardzo dużo negatywnych opinii, ale w ostatnim czasie też miałam okazję słyszeć te pozytywne opinie, bo chociażby w podcaście już tłumaczę, ale też w ogóle moja pani z biblioteki, kiedy powiedziałam, że będę chciała tą książkę wypożyczyć, bo teraz jest w wypożyczeniu, więc mam ją zarezerwowaną, powiedziała, że też, że jest świetna, że jest bardzo dobra, więc również mamy takie bardzo mocno podzielone zdania, także jestem ponownie ciekawa, jak ja będę o tych książkach, jak ja się ustosunkuję. Tutaj mamy mieć coś w stylu, że mamy jakąś katastrofę na pewno samolotu i poznajemy mocno życia tych osób, które w tej katastrofie jakby brały udział i ona jest też taka trochę chyba a la science fiction, z tego co mi się wydaje, ale nie do końca już pamiętam wszystko, więc nie mogę się doczekać, kiedy się dowiem, o co w niej chodzi. I trzecią książką, jaką sobie prawdopodobnie do tego zestawu dobiorę, bo te dwie to są takie pewniaki, no i mówię, chciałabym trzy książki. I zapatruję się też od pewnego już czasu na książkę Śmierć Vivieko Ojiego. I to jest książka, która dzieje się w którymś z państw afrykańskich. Też autorem jest właśnie mężczyzna pochodzący z tamtego kontynentu, z tego co się nie mylę. I ta książka po opisie, po tym jak ludzie o niej mówili, dawała mi trochę vibe tęsknoty, bo też mamy tam młodego chłopaka, który gdzieś dojrzewa w obliczu wojny i w pewnym momencie, no on kończy swoje życie, w sensie, że tak nie mamy, ale no śmierć Vivieko, no Viveka, więc wiadomo, że on straci swoje życie, ale gdzieś też, nie wiem, czy nie mamy tutaj do czynienia z osobą transpłciową albo niebinarną. Nie wiem, czy właśnie Vivek nie jest osobą niebinarną, nie pamiętam tego teraz, ale właśnie mamy tam gdzieś taką kwestię. Zresztą ona, wydaje mi się, że na ten miesiąc dumy też by było dobrze ją przeczytać, więc planuję, żeby ten film właśnie pojawił się jeszcze w tym miesiącu, także wyczekujcie i mam nadzieję, że no mówię, w jak najbliższym czasie uda mi się ten też pomysł zrealizować. I teraz przejdźmy do kolejnego pomysłu na film, który został mi podesłany przez jedną z Was już dosyć dawno temu, ale nie miałam jeszcze przestrzeni na to, aby nagrać taki też odcinek, a bardzo mocno bym chciała, ponieważ chciałabym nagrać film, gdzie czytam książki z gatunków, po które zwykle nie sięgam. I tutaj chciałabym przeczytać horror. Prawdopodobnie w ostatnim czasie też w ogóle mam wrażenie, że cały czas powtarzam tę frazę w ostatnim czasie, więc postaram się teraz mówić inaczej, ale niedawno dużo słyszałam o książce Jak sprzedać nawiedzony dom. Wiele osób wypowiadało się o niej w bardzo pozytywny sposób, więc może jak na właśnie pierwszy horror byłoby to coś odpowiedniego, ale tutaj jestem bardzo otwarta też na Wasze propozycje, bo kolejna moja gdzieś tam kropka to jest jakiś sci-fi i powieść na przykład historyczna albo romans. I tutaj nie wiem co, pytanie do Was, bo mówię, chciałabym ten film nagrać, ale ja się nie znam na tych gatunkach, nie wiem co byłoby dobre gdzieś tam na początek, żebym też się może nie zraziła, bo oczywiście w tym filmie ma też wyjść to, czy te książki mi się spodobają,
podobają, czy może w ogóle to nie jest gatunek dla mnie i dobrze, że po niego nie sięgam, ale no też może potencjalnie odkryję, że są to gatunki, w których będę się czuła jak ryba w wodzie, no ale żeby to się stało, to nie chciałabym też sięgnąć po jakiegoś gniota z tego gatunku, więc możecie dać znać, co byłoby fajne właśnie na początek z jakiegoś takiego gatunku, który wiecie, że no nie czytam zbyt często. Także tutaj prośba do Was. I następne książki to Trylogia Kopenhaska. Ja tą książkę już czytałam. To prawda, ona mi się ultra podobała w zeszłym roku. To jest książka autobiograficzna Tove Ditlevsen, gdzie ona w takich trzech częściach opisuje właśnie swoje życie. Mamy i chyba dzieciństwo i okres takiego dojrzewania do początku dorosłości i potem okres, który jest nazywany uzależnieniem, ponieważ ona była uzależniona od leków. I dlaczego chcę ją przeczytać ponownie? No bo mi się mega podobała, więc jakby chciałabym zrobić reread, ale za troszeczkę ponad miesiąc, bo w połowie lipca lecę z moją siostrą i mamą do Kopenhagi. Więc jakie mogłoby być lepsze otoczenie niż na reread trylogii kopenhaskiej? No jakby błagam. Jeszcze zdjęcie, jakbym tam zrobiła te książki, no fantastycznie. Więc taki jest plan, że albo właśnie zrobię tej książki reread, ewentualnie sięgnę wtedy po Moja żona nie tańczy, czyli drugą książkę spod pióra tej autorki, no ja po prostu się zakochałam się w jej twórczości. No więc jakby mam taki właśnie pomysł, żeby tam przeczytać jej książkę, bo no to by było, to by miało taki ultra świetny vibe. Po prostu nie mogę się doczekać tego wyjazdu, no i też czytania tej książki tam to będzie ultra fajne. Okej, i kolejna książka to coś, o czym dowiedziałam się dzisiaj, więc mówię tak o tym mocno spontanicznie, ale czuję się bardzo taka jakby napalona na tą książkę, bo to jest swego rodzaju thriller, a ja też właśnie chciałabym przeczytać thriller, jakby jakąś taką trochę właśnie może straszniejszą książkę, ale bo o niej mówiła, dzisiaj oglądałam po prostu wrap-up Alex and the Books i to jest książka Dziwna Sally Diamond i ona nie powiedziała w bardzo ciekawy sposób, że to jest właśnie ten thriller, ale nie taki stricte thriller, tutaj bardziej chodzi o historię taką trochę właśnie tej tytułowej dziwnej dziewczyny, bo ona chyba po śmierci swojego ojca wyrzuciła jego zwłoki na śmietnik, coś takiego, to było takie właśnie, tak powiedziała Alex przynajmniej, wiem to tylko od Alex, bo ja nawet nie czytałam opisu tej książki, więc totalnie takie, no mówię, trochę od czapy może, ale bardzo się jakoś tak ekscytuję, żeby ją przeczytać, mówię, chciałabym jakiś thriller, ale Alex powiedziała, że to nie jest taki typowy thriller, że on może nawet nie jest taki bardzo straszny, ale że jest taki trochę dziwaczny, więc to bardzo mnie przekonało i też to jest jakaś nowość w ogóle od wydawnictwa Znak. Niestety nie ma audiobooka, w sensie jest, ale na audiotece, a tam trzeba płacić w ogóle dużo bardzo i za książkę, i za dostęp do audioteki, więc jakby no, raczej nie przesłucham jej. Ale mam nadzieję, że przeczytam. I już dwie ostatnie książki, w zasadzie w sensie więcej, ale West Farragut Avenue to jest książka, którą mam na swoim radarze od naprawdę długiego czasu i tak się na nią bardzo o niej dużo myślę. Więc wydaje mi się, że w końcu nadejdzie ten moment, że w końcu no, po nią sięgnę, bo naprawdę bardzo, bardzo często po prostu jest ona gdzieś tam w moim umyśle i też to by było spoko, gdybym ją przeczytała i też może właśnie nagrała ten film, że czytam książki z wydawnictwa Cyranka, bo jeszcze nigdy żadnej nie czytałam, a mówiłam w ogóle też o tym wydawnictwie w ostatnim filmie, w ostatnim Tibiarze na wiosnę i w końcu nie przeczytałam żadnych z tych książek, więc to by było fajne, gdybym przerzuciła sobie te książki na ten też Tibiar, bo ja nadal chciałabym je przeczytać, to nie jest tak, że mi się odwidziało, no jak po prostu jakby nie wyszło, ale na tą West Farragut Avenue mam bardzo mocną ochotę, więc też te książki są krótkie, więc jest to jakby łatwe do zrealizowania, także chciałabym, żeby taki film też się pojawił. I już ostatnie zestawienie książek, to o tym właśnie Wam nie powiedziałam w ostatnim filmie na te pomysły na filmy, a chciałabym zacząć czytać książki z serii skandynawskiej od wydawnictwa poznańskiego, bo mam z sobą tylko dwie, a chciałabym, no mówię, poszerzyć, w sensie, no, przeczytać ich po prostu więcej, więc również możecie mi polecić jakieś tam swoje ulubione, zresztą ostatnio ktoś mi polecił i napisała tam pewna osoba o niebie w kolorze siarki, i przeczytałam sobie jej opis i również gdzieś tam zarezonowałam z nim, więc jest on na moim radarze.
O ucieczce mówiła Marta z kanału W pełni poczytalna i ona tam mówiła o tym, że ta książka może gdzieś tam fabularnie, jeśli chodzi o historię, o akcję, może nie jest jakaś ultra odkrywcza i ultra ciekawa, bo tam jest, to jest książka o żałobie, właśnie o tym, jak rodzice radzą sobie z żałobą po swoim zmarłym w młodym wieku synie. Natomiast tam podobno narracja jest strasznie ciekawa, że w jednym zdaniu mamy zmieniać punkt, jakby punkt narracyjny, że tak powiem, z jednej osoby na drugą, co jakoś tak bardzo mocno mnie zaintrygowało. Także ta książka i Testament. To jest pozycja, o której również myślę strasznie często i która gdzieś tam lawiruje właśnie, no mówię, w moim umyśle od tak naprawdę poznańskich targów książki, kiedy jakoś tak w tamtym czasie o niej usłyszałam, widziałam ją też właśnie na tych targach, nawet ją miałam kupić, ale w końcu nie wiem w sumie dlaczego tego nie zrobiłam, ona też jest w sumie dosyć długa, więc może dlatego, chyba tak, ale ucieczka, Boże, nie ucieczka, znaczy ucieczka też, ale Testament to jest ostatnia książka, o której, nie, nie ostatnia, przedostatnia, książka, o której Wam te chciałam powiedzieć, a książka ostatnia to coś, o czym wspominałam Wam już dawno, ale po co jeszcze nie sięgnęłam, ponieważ odpychała mnie trochę grubość, przyznam szczerze. Natomiast w tym roku przełamuję się i czytam grube książki. Już kilka takich grubasków przeczytałam, także mam nadzieję, że uda się i z tym, i że uda się jak najszybciej, bo ostatnio też dużo gdzieś tam jej widzę w bookmediach i to, w sensie to, że ją widzę, przypomniało mi o tym, że ja tak bardzo chcę ją przeczytać i że ten temat naprawdę mocno mnie interesuje. A jest to książka 11 września, czyli dzień, w którym zatrzymał się świat. Jest to reportaż, oczywiście wiadomo, o katastrofie 11 września. Ja wiem, że ta książka prawdopodobnie rozwali mnie emocjonalnie, bo jest to, ta katastrofa jest tutaj przedstawiona z perspektywy jednostek, a wiadomo, że to zawsze bardziej gdzieś tam dotyka. No ale nie zmienia to faktu, że jestem nią ultra zaciekawiona i no ponownie gdzieś tam, no mam po prostu nadzieję, że wreszcie po nią sięgnę, bo naprawdę bardzo mocno chcę. Także to już by było na tyle. Trochę tych książek jest, ale to są w końcu najdłuższe wakacje życia. Co prawda i też dlatego te filmy w ostatnim czasie nie pojawiają się tak bardzo, w sensie nie to, że nieregularnie, ale nieregularnie może pod kątem dni, a to dlatego powiem teraz na koniec, że pracuję, że znalazłam pracę i dosyć często w niej jestem. Co prawda wracam do domu zwykle dosyć wcześnie, ale czasami jest tak, że jestem po niej można, że wypoczęta, ale nie jestem aż tak zmęczona. Natomiast w inne dni jestem zmęczona mocno, także to gdzieś tam z tego względu właśnie wynika, że te filmy nie są aż tak bardzo regularnie, ale będę się starała, aby ta regularność mimo wszystko została zachowana i żebyście mieli tutaj fajny content. I w ogóle, na koniec, miałam powiedzieć na początku, ale zapomniałam, za co Was bardzo przepraszam, dlatego że chciałam Wam tutaj bardzo serdecznie podziękować. Jeszcze nie miałam okazji tego powiedzieć, jakoś tak, nie wiem, czemu w ostatnim filmie tego nie powiedziałam, ale niedawno wybiło mi 1000 subskrypcji na kanale i jest to dla mnie niesamowite. W sensie jakby nie jestem w stanie w to uwierzyć i kiedy zakładałam tutaj to konto na YouTubie, to oczywiście było to gdzieś jakimś moim takim marzeniem, że chciałam, żeby było Was tutaj jak najwięcej, ale w momencie, kiedy już ta liczba jakby wybiła, kiedy się ziściło, to miałam takie, że po prostu nie dowierzam. Jest to dla mnie niesamowite i chciałam tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować każdej osobie, która gdzieś kiedyś kliknęła ten przycisk subskrypcji. Naprawdę jest to dla mnie tak wielką motywacją i to jest tak strasznie miłe, że tutaj jest tyle osób, które chcą mnie oglądać i słuchać jakby tego, co mam Wam do powiedzenia o książkach. No, strasznie mnie to cieszy. Naprawdę bardzo serdecznie Wam dziękuję i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną jak najdłużej i że moje treści będą Wam się podobały. Także to już było na tyle w tym filmie. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, co sądzicie o tym moim TBR-ze, czy jakby interesują Was w ogóle te książki i będziecie gdzieś tam czekać na te moje publikacje o nich. Mam nadzieję, że tak, ale oczywiście czekam na Wasz feedback. Dajcie znać też, co Wy planujecie czytać w najbliższych miesiącach i żegnam się już z Wami, także do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!